Męczennicy z Pratulina byli prostymi chłopami z Podlasia. Zasłynęli niezwykłym męstwem i przywiązaniem do swojej wiary podczas prześladowania kościoła katolickiego, które miało miejsce na terenie zaboru rosyjskiego. Kościół unicki, będący w jedności z Rzymem, powstał na mocy Unii Brzeskiej z roku 1596. Doprowadziła ona do zjednoczenia kościoła prawosławnego na terenach Rzeczpospolitej z kościołem katolickim. Wyznawcy tego kościoła po zjednoczeniu nazywani są powszechnie unitami. Prześladowania rosyjskie były wyjątkowo krwawe i dobrze zorganizowane. Carowie zaczęli likwidować kościół katolicki od zniszczenia właśnie kościoła unickiego. Czynili to planowo i systematycznie. W roku 1794 caryca Katarzyna II zlikwidowała kościół unicki na podległych sobie ziemiach. W roku 1839 car Mikołaj I dokonał urzędowej likwidacji kościoła unickiego na Białorusi i Litwie. W drugiej połowie XIX wieku na terenach zajętych przez Rosję kościół unicki istniał tylko w diecezji chełmińskiej i w Królestwie Polskim. Administracja carska zaplanowała likwidację także tego kościoła. Car Aleksander II zaaprobował program prześladowań. Na styczeń 1874 roku zaplanowano wprowadzenie obrządku prawosławnego do liturgii unickiej. Następnie mieli to zaaprobować wierni, a rząd rosyjski oficjalnie potwierdził przystąpienie danej parafii do kościoła prawosławnego. Wcześniej usunięto biskupa i kapłanów, którzy nie zgadzali się na reformy prowadzące do zerwania jedności z papieżem. Za swoją wierność zapłacili oni usunięciem z parafii, więzieniem, a nawet zsyłką na Sybir. Wierni świeccy pozbawieni pasterzy sami ofiarnie bronili swojego kościoła, jego liturgii i jedności z papieżem, często nawet za cenę własnego życia. W Pratulinie doszło do starcia z Kutianinem, carskim naczelnikiem powiatu. Żądał on, aby miejscowi parafianie oddali kościół nowemu duszpasterzowi. Ludność nie zgadzała się na oddanie świątyni. Mieszkańcy otrzymali kilka dni do namysłu. Kutanin powrócił do Pratulina w dniu 24 stycznia 1874 roku, ale nie sam, lecz z kozakami. Żołnierzami dowodził pułkownik Stein. Na wieść o tym przy cerkwi zebrała się niemal cała parafia. Naczelnik zażądał kluczy do cerkwi. Straszył zgromadzonych wojskiem. Otoczył kościół, zajmując pozycję za parkiem przykościelnym. Unici wiedzieli, że obrona świątyni może ich kosztować utratę życia. Szli do kościoła, aby bronić wiary i byli gotowi na wszystko. Żegnali się z bliskimi w rodzinach, ubierali się odświętnie, ponieważ, jak mówili, szło o najświętsze sprawy. Nie mogąc nakłonić unitów do rozejścia się ani groźbami, ani obietnicami łask carskich, dowódca dał rozkaz strzelania do zebranych. Wiedząc, że wojsko ma rozkaz zabijania stawiających opór, wierni unici uklękli na cmentarzu świątynnym i śpiewem przygotowywali się do złożenia życia w ofierze. Umierali pełni pokoju, z modlitwą na ustach, śpiewając Święty Boże i Kto się w opiekę. Nie złorzeczyli prześladowcom, gdyż, jak mówili, słodko jest umierać za wiarę. Pułkownik Stein wydał rozkaz, aby żołnierze się przegrupowali, a następnie ustawili bagnety na kolbach karabinów i przygotowali do odbicia cerkwi. Wśród obrońców byli dawni żołnierze carskiej armii, którzy znali zasady wojskowego rzemiosła. Wiedzieli, że żołnierze nie mogą postępować brutalnie wobec ludności cywilnej. Wojsko przekroczyło parkan i bijąc ludzi kolbami karabinów i kłując bagnetami, torowało sobie drogę do cerkwi. Przy świątyni w Pratulinie w dniu 24 stycznia 1874 roku poniosło bohaterską śmierć za wiarę i jedność kościoła 13 unitów. Najmłodszy z nich miał 19 lat, najstarszy 50. Mocna wiara unitów i solidarna pomoc kościoła katolickiego pozwoliły przetrwać czasy prześladowań i doczekać dekretu o wolności religijnej cara Mikołaja II z kwietnia 1905 roku. W tym właśnie roku większość unitów z Podlasia i Lubelszczyzny przepisała się do parafii rzymskokatolickich, gdyż struktury kościoła unickiego już wtedy nie istniały.
W tamtym nieludzkim czasie tysiące unitów oddało swoje życie, pozostając wiernymi Chrystusowi i jedności z Kościołem katolickim. Do grona błogosławionych męczenników pratulińskich zaliczył święty Jan Paweł II w dniu 6 października 1996 roku, w rocznicę 400-lecia zawarcia Unii Brzeskiej. W ikonografii męczennicy pratulińscy przedstawiani są w białych szatach, odświętnym stroju chłopów podlaskich. Najczęściej otaczają drewnianą cerkiew pratulińską. Ich atrybutami są krzyż, świeca i księga Ewangelii. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty błogosławionemu Wincentemu i jego towarzyszom dałeś udział w męce Chrystusa. Spraw łaskawie, abyśmy wiernie naśladowali ich męstwo w wyznawaniu wiary katolickiej i w budowaniu jedności Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.